z cyklu Lato widziane oczami ludowych podań. Sierpień. Nazwa pochodzi od sierpa, najstarszego narzędzia rolniczego. To właśnie w tym miesiącu odbywają się żniwa. To czas zbierania plonów, z pól zwożone zboże. Stąd dla gospodarzy najważniejsza była pogoda. Spoglądając nocami na niebo, wróżono więc na przyszłość. Zboże zawsze rzęto poświęconymi sierpami i kosami. Przy pracy żniwnej kobiety i mężczyźni szli zawsze, posuwając się porządkiem naprzód, każdy z osobna. Zawsze ze słońcem, ze wschodu na zachód, czyli od lewej do prawej strony. Tylko taki kierunek zapewniał właściwe wykonanie pracy, ponieważ codzienna wędrówka wyznaczała porządek życia, łączyła wschód z początkiem każdego działania, a zachód z jego końcem. Jak pisał Oskar Kolberg, do żniwa tak kobiety, jak i mężczyźni ubierają się czysto. Parobcy i dziewki przystrajają głowy w kwiaty. W Daleszycach po skończonych żniwach niektórzy starsi gospodarze rozrzucali po swoich polach kilkanaście dorodnych kłosów dla dusz. W wioskach położonych w pobliżu Gór Świętokrzyskich istniał zwyczaj, iż dziewczyny na zakończenie żniw wiły wieńce z żyta, jęczmienia i pszenicy, przyozdabiały nimi głowy i wracając z pola do domów wyśpiewywały różne pieśni, głównie o tematyce żniwnej. Na zakończenie żniw zostawiano w polu ostatni pęk kłosów, który zwano w opatowskim przepiórko, natomiast w okolicach Kielc pępkiem. W święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, czyli w Dniu Matki Boskiej Zielnej, przypadało zwyczajowe zakończenie żniw.